Bez względu na to, co się mówi, albo raczej czego się nie mówi, alkohol jest trucizną. Oczywiście nie oznacza to, że raz napijemy się piwa ze znajomymi lub wina do obiadu i poniesiemy tego nieodwracalne skutki. Alkohol jest również, a może przede wszystkim, trucizną dla społeczeństwa. Dane są bezlitosne i jasno wskazują, że jako społeczeństwo pijemy coraz więcej. Rośnie przede wszystkim spożycie wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Dziennie sprzedaje się 3 miliony tzw. małpek. I wbrew temu, co mogłoby się wydawać, szczyt tej sprzedaży nie przypada wcale na pory popołudniowe i wieczorne. Dodajmy do tego rosnącą liczbę osób zmagających się z depresją, samotnością lub zwyczajnie bojących się o nadchodzącą przyszłość w związku ze zmianami klimatycznymi, geopolitycznymi oraz wojną za naszą wschodnią granicą. Na wszystko to, co nam dolega, alkohol powinien być jedną z ostatnich rzeczy, które uznamy za skuteczne lekarstwo. Moją gościnią w tym odcinku jest Aleksandra Zbroja, dziennikarka, redaktorka i reportażystka, publikująca m.in. w wysokich obcasach i dużym formacie. Absolwentka historii sztuki i Polskiej Szkoły Reportażu, autorka książki Mireczek, patoopowieść o moim ojcu, która jest punktem wyjścia do naszej rozmowy. Książka Oli, tak jak wskazuje na to podtytuł, jest historią o jej ojcu, tytułowym Mireczku, i ich relacji, a właściwie jej braku, bo dopiero podczas pisania książki poznaje ona Mireczka, który w tamtym momencie już nie żyje. Nasza rozmowa to jednak nie tylko rozmowa o alkoholu i uzależnieniach. Poruszyliśmy również tematykę rodziny, głównie tej, którą sami sobie tworzymy i wybieramy, oraz czy faktycznie warto oczekiwać, że dzieci koniecznie muszą nam podawać szklankę wody na starość. Na koniec porozmawialiśmy o warszawskiej syrence. Wbrew pozorom jest to kwestia, z którą Ola także jest związana. Zapraszam Cię do słuchania oraz do oceny podcastu w Apple Podcasts lub Spotify. Możesz również dołączyć do grupy na Facebooku, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Podcast Inna Kultura to przede wszystkim emocje. W kinie, serialach i ogólnie pojętej popkulturze. Razem z moimi gośćmi oraz w odcinkach solowych szukam tego, co nas najbardziej w tym wszystkim napędza i fascynuje. Zapraszam, Jan Urbanowicz. Okej, to powiedz, co Cię interesuje. Ty mnie interesujesz przede wszystkim. O rety. Ale myślę, że dobrym punktem wyjścia będzie książka, którą napisałaś, czyli Mireczek. Mhm. Muszę Ci powiedzieć, że miałem tą książkę na swojej liście do przeczytania już od jakiegoś czasu, ale skubana była ciężko dostępna, ciężko było ją gdzieś dorwać, więc w końcu mi się udało. No jakoś tak ciągle wszędzie były jakieś braki magazynowe, ale udało mi się i muszę powiedzieć, że się absolutnie nie zawiodłem, ponieważ ja od jakiegoś czasu, jak czytam książki, głównie czytam reportaże, to jakoś tak mi się składa, że najlepiej do mnie trafiają te tematy, które nie są lekkie. I faktycznie ta książka lekko mnie była, ale jakkolwiek by to dziwnie zabrzmiało, sprawiła mi ona wielką przyjemność. W sensie cieszę się, że taki temat, że takie tematy w ogóle są poruszane. Ona była o tyle jeszcze ciekawa, że pisała, że ty ją pisałeś jakby ze swojej perspektywy, tak? Oczywiście z tego, co tam gdzieś znalazłem informację, starałaś się, pisząc tą książkę, wyjść ze swojej skóry, ale mimo wszystko jest ona... Pewnie naciągane będzie trochę autobiograficzna, zwłaszcza, że to nie jest książka o tobie, ale jest to książka, która jest pisana z twojego doświadczenia. Tak. Więc było to ciekawe, czytając tą książkę, wiedzieć o tym. I teraz mi powiedz, co cię właściwie skłoniło, żeby ją napisać? Wiesz co, chyba ciekawość. Ciekawość to jest coś takiego, co napędza, nie wiem, czy pisanie w ogóle, ale moje pisanie. Ale ja też mam taką ogromną potrzebę ekspresji. To znaczy, ja muszę mieć pracę taką, muszę wykonywać zawód, który pozostawia mi pole na to właśnie, nie wiem, żeby móc pisać. Czyli na przykład pisząc Mireczka, pracowałam w dwóch redakcjach, ale ułożyłam sobie pracę tak, że mogłam mieć dosyć dużo przestrzeni na jakby swój własny projekt. To znaczy, miałam pracę taką, powiedzmy, że nieograniczoną ramami, takimi, że muszę się gdzieś w redakcji pojawić o którejś godzinie i muszę o którejś wyjść. No więc to są te dwie rzeczy. I jeszcze trzecia, która sprawiła, że pomyślałam sobie, że chciałabym napisać tę książkę, to nie wiem, jakbym mogła to określić, żeby nikogo nie urazić. Boję się, że teraz wchodzę na grząski grunt. Więc spróbuję jakoś wybrnąć z tego teraz.
jak już zabrnęłam, taki deficyt trochę może świadomości krytycznej dotyczącej języka, w jakim mówimy o problemie alkoholowym. To znaczy, ja odniosłam takie wrażenie i zresztą ono do dziś się odnoszę, że bardzo często ludzie, którzy są z rodziny, którą można nazwać alkoholową, dysfunkcyjną albo z problemem narkotykowym, że osoby, które potem dorastają, wchodzą w dorosłość, są niejako skazane na terapię i mówienie o sobie w tych ramach. Używanie określonych terminów, wchodzenie w określony język. I powiem ci, że strasznie mnie to irytowało, bo stwierdziłam, że ja bym chciała uplasować swoją historię na takich innych tłach. Trochę inaczej ją opowiedzieć. No, o uzależnieniu samym zresztą też można, nie wiem, z perspektywy egzystencjalnej, socjologicznej, nie wiem, baśni nawet opowiedzieć, mitu, snu. Jest masa różnych sposobów i nie chciałabym, żeby ten jeden dominował i irytuje mnie, jak tak się dzieje. No więc ta książka w pewnym sensie wyrosła z tego rozdrażnienia takim stanem rzeczy, że wiesz, jak rodzic alkoholik, no to od razu mam biec na terapię i potem napisać książkę ewentualnie pomocową. Czyli z automatu jesteś tą osobą DDA, tak? Tak po prostu z automatu jesteś tak wpisywana. Tak. I jestem zobligowana też do tego, żeby używać specjalistycznego języka. No to, o czym ty mówisz, no jest owszem taka tendencja, że ludzie z podobnym do mojego bagażem życiowym mówią o sobie, rzucają takie hasło, jestem DDA, jakby to miało wszystko wyjaśniać. Ja rozumiem, teraz tak, nie chcę tych osób obrazić albo uznać, że ta potrzeba, którą oni mają, jest bez sensu albo że jest głupia. To na pewno jest im do czegoś potrzebne, czemuś służy, ale mi z mojej własnej perspektywy takie powiedzenie jestem DDA nic specjalnie nie wyjaśnia. No więc wiesz, też prawda jest taka, że historia moich terapii, na które jestem zobligowana przez kulturę, żeby chodzić, to jest historia porażek. O tym też się rzadko mówi, tak? Znaczy zazwyczaj mówimy o terapii właśnie jakiejś takiej konieczności albo czymś oczyszczającym, czymś, co ulepszy nasze życie. A mi moje przygody terapeutyczne utrudniły życie. Były dla mnie ciężarem często. Takim też zawodem, przypominającym być może nawet zawód miłosny, w sensie takim, że bardzo dotkliwym, dotykającym takiego bardzo czułego mojego miejsca. Więc kiedy słyszę, że ja jestem skazana na ten dyskurs właśnie pisania książek pomocowych albo opowiadania o sobie z perspektywy, nie wiem, znawczyni psychologii, tak, to zaczynam się buntować, bo ja się czuję też w tym jak w klatce. W sensie ja bym mogła usiąść teraz i przeczytać wszystkie podręczniki i spróbować jakoś naśladować ten język, tylko że ja nie chcę, ja chciałam to napisać z zupełnie innego porządku. I jeszcze może dodam, że ja jestem za terapią całą sobą, chcę, żeby to mocno wybrzmiało, ale ja nie jestem zwolenniczką takiego totalnego myślenia o rzeczywistości albo właśnie o pewnych fenomenach rzeczywistości, pewnych pojęciach. To znaczy, że dotyczy to też terapii, to znaczy, że terapia jest warunkiem koniecznym dobrego życia. No nie. No właśnie, ja też popieram chodzenie na terapię. Gdzieś tam uważam, że każdy, może nie tyle, że każdy powinien przejść terapię, ale mieć z nią jakąś styczność. Jednocześnie oczywiście tutaj zastrzegam, że warunkiem koniecznym jest to, że ktoś chce przejść tą terapię, bo jeżeli tego nie chce, no to w zasadzie to, czy pójdzie, czy nie pójdzie, to może mu niewiele zmienić. I faktycznie jest coś takiego, że jak się słyszy, że ktoś pochodzi z jakiejś rodziny dysfunkcyjnej, to od razu się go wrzuca do tego wiadra z napisem idź na terapię, bo inaczej twoje życie będzie nieszczęśliwe i będziesz skazany na to, na wszystko co złe, co przeżyłeś będąc powiedzmy młodym człowiekiem czy dzieckiem i na pewno ci się to odbije na dalszym życiu. Co nie jest prawdą, tak jak ty mówisz. A czy ta książka była w pewnym sensie trochę taką twoją autoterapią? Wiem, że gdzieś czytałem, że nie postrzegałeś jej tak na pewno ją pisząc, ale może gdzieś tak efekt się taki zrobił, że ona ci po prostu pomogła sobie to wszystko w jakiś sposób ułożyć. No oczywiście, ona wprowadziła chaos. Ona nie, znaczy na etapie pisania to nie. Ja faktycznie, wiesz, ponieważ miałam takie założenie na początku, żeby to właśnie nie było z tym związane, to myślę, że nie, choć oczywiście utopijnym jest myślenie, że pisanie w ogóle, nie tylko pisanie o sobie, nic nie robi podmiotom piszącym.
bo zawsze coś robi. I siłą rzeczy, jeżeli sięgam po ten repertuar autobiograficzny, a tak zrobiłam w Mireczku, no to na pewno coś to przebudowało we mnie. Natomiast to jest nieuchwytne. Nie jestem w stanie teraz tobie ani słuchaczom powiedzieć, że stosunek do tego i tego zmienił się w trakcie pisania albo po pisaniu, albo w rok po pisaniu, albo po przeczytaniu tej książki, kiedy ona poszła do druku. Więc to nie jest coś, co ja umiem jakoś namierzyć. To na pewno nie. Natomiast jeszcze się odniosę do tego, co ty powiedziałeś. Wiesz, to chyba Lasz, ten człowiek, który napisał Kulturę narcyzmu, nie wiem, czy w książce o narcyzmie, czy w jakiejś innej, ale on pada takie zdanie w każdym razie z jego ust albo spod jego klawiatury, że mamy ze sobą 100 lat psychoterapii i robi się coraz gorzej. W sensie, czytam to tak, że nie należy traktować tego jako remedium na każde nasze cierpienie, no bo po prostu człowiek cierpi z tytułu tego, że jest człowiekiem, koniec. W sensie kondycja ludzka zawiera w sobie właśnie to, że będziemy cierpieć. Czyli, że terapia zaczyna być taką trochę tabletką przeciwbólową, że jak nas coś boli, to automatycznie bierzemy tabletkę albo automatycznie idziemy na terapię, gdzie nie zawsze to musi być odpowiedź na nasz problem. Tak, choć często jest. I jeżeli trafimy na kompetentnego terapeutę, który jest też kompatybilny z nami, bo to też jest ważna rzecz, żeby trafić na kogoś, kto będzie nam, mówiąc kolokwialnie, pasował, to na pewno poradzi nam sobie, wiesz, da nam narzędzia do tego, żeby jakoś radzić sobie z rzeczywistością, tak? Ale terapia jako taka, no nie dość, że nie wyjaśnia wszystkiego, ona też ma swoje mroczne strony, tak? No pierwszą rzeczą jest to, że jest bardzo elitarna, że nie ma certyfikacji, no wszystkie te rzeczy, o których już mówią osoby mądrzejsze ode mnie. Też ludzie, którzy patrzą na nią krytycznie z wielu perspektyw, mówią, że język taki psychoterapeutyczny wciągnięty w kulturę pop, która bardzo często dociera właśnie do tych, których nie stać na tą terapię, tak? Więc się sięgają po instagramowych terapeutów, on może zrobić nam dużo krzywdy, tak? Czyli na przykład zrzucić na nas odpowiedzialność za własne cierpienie, czyli że wiesz, myśląc o źródłach tego, co nas boli, co nam w życiu przeszkadza, myślimy o sobie, o swoich niedostatkach, a nie na przykład o systemie, który to cierpienie generuje albo wzmacnia, tak? Czyli że dlaczego nie było, nie wiem, jakiejś instytucji opiekuńczej, która by mnie w dzieciństwie lepiej wsparła, na przykład, tak? Tylko sobie myślę o tym, że o, ja to już powinnam zostawić ze sobą, to moja wina, że nie potrafię, i to wszystko jest w moich rękach. W pewnym sensie tak, a w pewnym sensie nie. I wiesz, tak rozumiana kultura terapeutyczna, ona kompletnie zaciera takie myślenie, które nazwałabym politycznym albo krytycznym wobec systemów, no bo na co krytykować turbokapitalizm na przykład, jeżeli to ja jestem źródłem własnych cierpień. Fantastycznie, naprawdę teraz jestem świeżo po lekturze książki Przemysł Szczęścia. Ona ma w podtytule takie: jak politycy i biznesmeni sprzedają nam well-being. To napisał William Davis. I to świetnie pokazuje, jak to działa. To znaczy, ta książka pokazuje na przykład myśl buddyjską, która została zaanektowana właśnie przez mindfulness, a potem przez wielki przemysł. I zresztą tę książkę otwiera fantastyczna scena, w której mnich buddyjski, taki człowiek, który jest okrzyknięty najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo mu umieszczono diody czy jakieś czujniki na głowie, które zapisywały reakcje jego mózgu i wyszło, że po prostu jest wyjątkowo faktycznie zdumiewająco pozytywnie myśli. Jest to mierzalne. No i ten człowiek, ten mnich i jednocześnie najszczęśliwszy człowiek na świecie został zaproszony gdzie? Uwaga, na forum ekonomiczne w Davos. Taki gość specjalny. No i muszę powiedzieć, że no, lektura tej książki była dla mnie fascynująca. Zresztą też wróciłam dzięki niej do swoich korzeni, bo ja jeszcze na studiach, czyli bardzo dawno temu, fascynowałam się taką książką, zbiorem, to się nazywało Galernicy Wrażliwości. To był zbiór tekstów pod redakcją profesor Marii Janion i Stanisława Rośka. I tam pojawiło się takie pojęcie antypsychiatria, które właśnie podkreślało bardzo mocno takie polityczne źródła cierpienia. To znaczy oni mówili tak, że świat jest niesprawiedliwy, dlatego mamy depresję. No i w jakimś stopniu to prawda,
Choć już nie myślę tak radykalnie, jak myślałam wówczas, bo oczywiście czasami cierpienie bardzo często rodzi się jakby w naszej prywatnej historii, ale to nie oznacza, że możemy wyłączyć sobie zupełnie tę polityczną perspektywę szerszą. I teraz jak to się ma do Mireczka? Ma się to tak, że ja owszem, pisałam z własnej perspektywy i ma ta książka, no ona jest po prostu memuarem, czyli tak, czyli jakby pod lupą przyglądam się jakimś zdarzeniom określonym, które sobie wybieram i selekcjonuję z własnego życia, ale też bardzo mi zależało, żeby mieć tę szerszą perspektywę. W związku z czym pomyślałam sobie na przykład, że ponieważ moja pamięć o moim ojcu jest marniutka i pamięć ludzi dookoła mnie o moim ojcu również jest marniutka, to może jakiś, uwaga, lekarz, terapeuta, ksiądz, policjant, socjolog, historyk będzie wiedział o tym moim ojcu coś, czego ja nie wiem. Czyli ludzie, którzy go nie znali prywatnie, ale znali podobnych niemu właśnie w jakimś polu na przykład nauk społecznych. Mhm. I było to dla mnie bardzo ważne elementy pisania tej książki. Ja jak ją czytałem, to miałem wrażenie zresztą, co później się potwierdziło w którychś twoich słowach, jak znalazłem, że to był taki autoportret córki próbującej poznać swojego ojca, który zamiast niej wybrał alkohol. I dla mnie jest też historia o tych po prostu nieobecnych rodzicach, których z różnych powodów nie ma w naszym życiu, jak dorastamy. Zwłaszcza no, my jesteśmy chyba w ogóle z tego samego rocznika, więc jakby nasze pokolenie charakteryzowało się też tym, że naszych rodziców często koło nas nie było. Nie mówię tu już nawet o takich sytuacjach, gdzie był jakiś alkohol w domu czy coś, tylko po prostu okres przemian, rodzice rzucają się w wir pracy, tak? Widzą, że można mieć pieniądze, więc widzą, że trzeba pracować jeszcze ciężej. Zresztą pokolenie naszych rodziców też jest obarczone tymi przeżyciami wojny, które mieli ich rodzice, więc to wszystko się tak rzutowało. I ja właśnie jak czytałem twoją książkę, to miałem wrażenie, że też o tym właśnie ona jest, że tych rodziców z nami nie ma. I my jako, mówię ty, ale my jako czytelnicy też próbujemy się dowiedzieć, dlaczego ich w zasadzie nie było. Tak, znaczy wiesz co, na wielu poziomach się zgadzam i cieszę się, że to mówisz. Zresztą do mnie podchodziły po spotkaniach autorskich osoby i też niektórzy moi znajomi albo czytelnicy pisali mi, że odnaleźli się w tej książce, mimo że ich rodzice nie pili. I właśnie tu chodziło o tę figurę nieobecnych rodziców, głównie ojca, ale czasami też matek. I muszę przyznać, że bardzo mnie to cieszyło, bo o tym faktycznie też jest Mireczek. Zresztą ja w tej książce prowadzę jakby dwa dochodzenia. Jedno to jest takie, znaczy to są takie pseudo dochodzenia, bo wiadomo już od pierwszej strony, jaka jest odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie, no ale powiedzmy, że trochę z tą konwencją się bawię. No może nie kryminalną, ale niech będzie, taką detektywistyczną. Pierwsza, no to dlaczego mój ojciec zmarł? No powód był bardzo prozaiczny, bo zmarł przez alkohol, ale moja bohaterka, czyli ja, łudzi się, że być może powód jest jakiś mniej przyziemny, że może ta śmierć była jakaś bardziej wzniosła, że może on umarł po coś albo przez coś, co by uszlachetniło jego życiorys. A druga rzecz jest taka, że opisuję w tej książce naszą relację jako cykl pojawiania się i znikania. Oczywiście to znikanie jest dłuższe i bardziej takie, nie wiem czy bardziej przejmujące, bo niestety to pojawianie się było bardzo obciążające dla mnie. Natomiast kiedy on znika, ja zadawałam sobie pytania i czytelnikom, gdzie on jest. On zresztą na różne sposoby starał się te swoje znikania uzasadniać, tak? Czyli w przypadku mojego ojca to nie było tak, jak wiesz, w naszych rocznikach, czyli roczniki osób urodzonych w późnych latach 80., to zaraz wjeżdżają eurosieroty, znaczy bardzo blisko wchodzimy do tego okresu, kiedy dzieciaki faktycznie traciły, proszę wziąć to w cudzysłów, rodziców, bo ci rodzice jechali na pracę do gdzieś tam, nie? No i mój ojciec też jechał na pracę gdzieś i to była jedna przyczyna jego nieobecności. Druga, no to był jakiś, po prostu on konfabulował, wymyślał sobie jakieś niestworzone historie, dlaczego, gdzie on był, że popłynął promem do Szwecji. I potem się okazało, że on odpowiedział mi fabułę filmu. Nie? Ja to przyjęłam, bo ja nie widziałam tego filmu.
albo znikał na melinach, które też opisuję. To słowo zresztą to było takie słowo, które ja zapamiętałam z dzieciństwa. Nie do końca wiedziałam, co to znaczy, ale wiesz, to była jak taka siedziba Saurona trochę dla mnie, ta melina. To było jakoś tak opowiadane przez moje babcie właśnie jako taka kwintesencja zła. Mhm. No i też w tej książce staram się, zastanawiam się i zbliżam się do tego, czym ta melina mogła być. No i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tych powodów i miejsc jego nieobecności było dużo i jakoś też się z tym literacko starałam bawić. Ja teraz, jak wspomniałaś o tych znikaniach i powrotach, i czytam teraz książkę Jacka Góreckiego Michaś. Mhm. O Michale Urbaniaku. I tam on też opowiada właśnie jak, bo on jak dorastał, to miał ojca, potem miał ojczyma. I że tego ojca, ojciec odszedł, głównie przez alkohol, i potem go spotkał dwa razy. Właśnie, że tam raz przez przypadek, a drugi raz jeszcze bardziej przez przypadek. I on tak na chwilę wrócił i potem zniknął, a potem już się nie pojawił. I właśnie mi się to teraz tak skojarzyło, że w takich sytuacjach są właśnie takie te flashbacki, że ktoś nagle jest, a potem go nie ma, że bardziej jakby naszą taką stałą jest to, że go nie ma. I to, że się pojawia nagle, to nam zapada w pamięć, że się po prostu pojawił, bardziej niż to, że go na co dzień nie było, tak? Jakby bardziej pamiętamy to, że po prostu na chwilę jest. Mnie też było tak, że bo zwykle myśli się, że lepiej jak ten ojciec jest, nie? Ale jak przeczytasz moją książkę, to można się zastanawiać, czy faktycznie było lepiej w moim przypadku, jak on był. To znaczy, wiadomo, że to jest żałoba po ojcu, ale to jest żałoba po... niekoniecznie po tym ojcu, którego ja miałam, tylko po prostu wyobrażeniu tego, że ja bym mogła mieć ojca, taty, tatusia. Zresztą piszę też, jak bardzo dziwnie brzmią te słowa w ogóle w odniesieniu do niego dla mnie, a jednak kulturowo jestem zobligowana, żeby tak o nim mówić, tak? Mhm. Żeby wciąż powracać do tego ojca, żeby wpisywać w tych wszystkich formularzach, teraz mam jakąś batalię sądową i za każdym razem muszę właśnie wpisać to imię ojca. Mirosław. I za każdym razem się zastanawiam, co to właściwie oznacza, nie? I zastanawiasz się, czy wpisać Mirosław, czy Mireczek? No mogłabym. Wolałabym Mireczek, wiesz, byłoby bardziej adekwatnie, myślę. W każdym razie, wiesz, te jego powroty, one rozwalały w ogóle cały ten świat, który ja zdążyłam sobie zbudować, jakoś zbudować na tej jego nieobecności, która wcale niekoniecznie była negatywna. Choć bywała, tak? No nie ma tam, ten świat nie jest czarno-biały. Natomiast ta taka obecność albo to znowuż kulturowo wymuszane to, że tam dziecko musi mieć mamę i tatę i najlepiej właśnie, żeby to był biologiczny tata i biologiczna mama, no nie do końca to twierdzenie utrzymuje ciężar życia, o tak powiem. No tak, bo ciebie tak naprawdę wychowali dziadkowie, prawda? W sensie to z nimi spędzałaś tą swoją codzienność w dorastaniu. Tak, natomiast oni też byli uwikłani bardzo w to myślenie, że ja potrzebuję tych biologicznych rodziców. Zresztą wiesz, no oni na pewno przeżywali na swój sposób jakiś upadek w ich ocenie swoich dzieci, tak? Moralny. Mhm. No tak, że oni też ponieśli jakąś klęskę jako rodzice, tak? Tak. Myślę, że na pewno. I bardzo starali się zrehabilitować tych rodziców, kiedy tylko widzieli, że jest jakiś sygnał, że oni by chcieli nie pić, że pojawiał się ten sygnał, że taka chęć, że o, pójdę na terapię. No mój ojciec był naprawdę na niezliczonych terapiach. To od razu wszyscy się tego tak kurczowo łapali i budowali wizję właśnie teraz, jak teraz będziemy żyli szczęśliwie wszyscy. I moja babcia, jego mama, do końca życia, a on naprawdę pod koniec życia był już alkoholikiem, bez nadziei, że tak powiem. Mhm. W sensie trudno by mi było sobie wyobrazić, że on może nie pić. Ona do końca jego dni snuła w głowie te wizje, marzenia o tej przyszłości, w której on nie pije. No i to bardzo jest smutne. Zresztą jego mama jest bardzo istotną postacią w tej książce. To znaczy ona się nie pojawia często, ale jak się pojawia, to już na pełnej, że tak powiem, dla mnie przynajmniej. W sensie jest... daje mi zupełnie odmienną perspektywę i czytelnikom patrzenia na tego Mireczka, bo dla niej on był Mirkiem. Mhm. Czyli tak raz, że to, co wcześniej wspomniałem, że przeżywała za jego życie jakąś takie poczucie trochę klęski, że zawiodła jako matka, że jej syn nie jest dobrym, przykładnym ojcem. Mimo wszystko miała nadzieję i potem w momencie jego śmierci
jakby potwierdziło się to wszystko, co wcześniej myślała, tak? No w ogóle ten moment, kiedy on umarł, to było coś nieprawdopodobnego, bo ona do mnie zadzwoniła właściwie z jego zwłokami na swoich kolanach. Ona do mnie dzwoniła i mówiła mi, że Mirek umarł i że ja tu z nim jestem i że jedzie policja, bo on umarł po prostu poza swoim miejscem zamieszkania. On mieszkał w takiej przyczepie u niej na ogródku, ale wyszedł wtedy gdzieś, więc umarł gdzieś powiedzmy poza tym terenem działki babci i wtedy musi przyjechać policja i że jedzie karetka, ale że ona się nie boi. Cały czas mi powtarzała te słowa i właściwie kiedy ona mi to opowiadała, to było dla mnie jakbym po prostu obserwowała Pietę Michała Anioła. Znaczy taki obraz miałam w głowie, wiesz, jak ona do mnie dzwoniła i mi to mówiła. Natomiast szokujące było dla mnie to, że ja widziałam właśnie ten ogrom jej cierpienia, tak? Jak tej Matki Boskiej, która trzyma zwłoki Chrystusa. Mniej więcej tak to widziałam. Ja skończyłam historię sztuki, może dlatego akurat te jakieś takie obrazy mi przychodziły do głowy. A ja sama byłam tak, to przyjęłam, wiecie, takim aha. Mhm. Zupełnie mnie to nie zaskoczyło, bo... No bo jak inaczej mogło się to skończyć? Tak, to nie mogło się skończyć inaczej, tak? Szczególnie, że ona jeszcze chyba miesiąc wcześniej dzwoniła do mnie mi powiedzieć, że ojciec dostał jakąś, zrozpaczona zupełnie, że ojciec dostał jakąś pracę. Nie, to nie było miesiąc wcześniej, bo to był taki okres przedwiośnia, było zimno. I ona dzwoniła do mnie i mówi, że ojciec znalazł pracę i była taka szczęśliwa, ale oczywiście przepił pierwszą wypłatę i nie tylko, bo przepił też swoje ubrania i wrócił do domu w jednym bucie. I ona płakała, właśnie opowiadała mi to płacząc i ja się zastanawiałam, że na co ona jeszcze liczy. Więc pamiętam to, pamiętam jej rozpacz, ale pamiętam też myśl wtedy właśnie, jak go wyobraziłam sobie idącego w nocy w te przymrozki w tym jednym bucie i bez kurtki, że to właściwie ma tylko jedno możliwe zakończenie. Natomiast to, w jaki sposób moja babcia to widziała, przeżywała, jaką przyszłość snuła, jakie wizje przyszłości snuła dla niego, no to było coś dla mnie bardzo, to było bardzo mocne. No to na pewno, bo to nawet jeżeli ty tego tak nie odczuwałaś, to na pewno boli, kiedy nasi bliscy cierpią, tak? A widać było, że na pewno, że ona cierpiała w tym momencie, no bo ciężko jest nie cierpieć, kiedy taki koniec spotyka twoje dziecko. Zresztą, no pewnie teraz to już w ogóle, bo przecież jeśli dobrze się orientuję, to sama jesteś matką, tak? Więc po prostu wyobrażasz sobie to, jesteś w stanie wejść w jej buty, że tak powiem, tak czysto hipotetycznie oczywiście, że sobie wyobrazić, co musiała czuć matka w takiej sytuacji. Wiesz co, i tak i nie. Ten moment, kiedy urodziłam dzieci, z jednej strony tak, choć moje dzieci, mój syn ma 2 lata, moja córka 5, więc jest mi bardzo trudno sobie wyobrazić, że oni będą dorośli. No tak. Natomiast no, owszem, jeżeli ja nie jestem w stanie czytać w ogóle informacji, że coś się dzieje dzieciom, bo po prostu jakby ktoś mi wbijał sztylet w klatkę piersiową. Bardzo, bardzo trudno to znoszę. Ale też z drugiej strony urodzenie tych dzieci pozwoliło mi taką większą empatią spojrzeć na samą siebie z czasów, o których możesz przeczytać w tej książce. Mm-hmm. Bo bardzo długo w ogóle nie byłam w stanie wykrzesać z siebie współczucia dla siebie na przykład i surowo oceniałam siebie, a ten moment właśnie urodzenia dzieci, nie napisania tej książki, tylko taki życiowy, wielki moment, kiedy wiesz, trzymasz takie małe dziecko w ramionach i sobie myślisz, że ono zależy od ciebie. Jak wyobraziłam sobie, że to moje dziecko by mogło nie mieć takiego oparcia we mnie, no to mi po prostu złamało to serce. Już sama taka wizja wyobrażenia tego sobie. A potem sobie przypomniałam, że ej, ale ja tak miałam. Więc to był na pewno dla mnie moment taki przełomowy i bardzo ważny. Szczególnie kiedy urodziłam swoje pierwsze dziecko, córkę. Mhm. Wydaje mi się, że często, kiedy dorastamy w jakiejś dysfunkcyjnej przede wszystkim rodzinie, to wyobrażamy sobie i obiecujemy, że w momencie, kiedy my zostaniemy rodzicami, to będziemy innymi rodzicami niż nasi. Domyślam się, że też tak masz, zwłaszcza w momencie, kiedy urodziłaś pierwsze dziecko, to co powiedziałaś przed chwilą, że zrozumiałaś, że nie wyobrażasz sobie, żeby czegoś dziecku brakowało, to też miałaś coś takiego, że
będziesz robić wszystko, żeby się udało. Tak mówię skrótem myślowym oczywiście, ale... Wiesz co, oczekiwanie jest takie, że powiem, że tak i dużo osób mi zadaje to pytanie, ale prawda jest taka, że jak ja byłam jakoś tak odcięta od tej historii przez lata i od myślenia o tych swoich rodzicach, że ja jakoś nie za bardzo to, wiesz, na takim poziomie być może nieświadomym, to może tak, ale na takim poziomie świadomych decyzji, postanowień, planów, to kompletnie o tym nie myślałam, bo wiesz, no, tych moich rodziców po prostu nie było, zaakceptowałam to, że ich nie było i ewentualnie po prostu wyobrażam sobie, że ja będę i to już jest dosyć duża przeciwwaga do ich rodzicielstwa, więc w ten sposób to szło. Teraz jak o tym myślę, no to pewnie tak, pewnie jest w tym... pewnie kształtuje pewne swoje zachowania, takie rodzicielskie postawy w opozycji do tego, co znałam. Choć cóż, znaczy, no każdy chyba tak ma, że jakoś kontestuje to swoje dzieciństwo. Metody wychowawcze się zmieniły, nasza wiedza dotycząca psychiki dzieci się zmieniła, no wszystko się zmieniło i pewnie po prostu jakoś staramy się ulepszyć to, czego doświadczyliśmy sami w dzieciństwie, o tak. I dotyczy to oczywiście, no moich rodziców to jest jasne, ale dotyczy to też metod wychowawczych mojej babci na przykład, to z całą pewnością. Ja jakiś czas temu jeszcze, zanim skończyłem moją ostatnią terapię, która była moją drugą terapią w życiu, często myślałem o tym, że chciałbym się rozmówić z którymś z moich rodziców a propos tego, co uważam, że zrobili źle, jak ja to odczułem i jakie to brzemię po prostu musiałem przez to nosić, ale podczas terapii na przykład zrozumiałem, że trochę nie widzę ku temu teraz sensu. Czy to coś zmieni, czy to coś da, oni też już mają swoje lata, ludzie się na starość nie zmienią raczej, a zakładam, że mimo wszystko robili... Część błędów popełniali po prostu nieświadomi. Mimo wszystko robili to, co robili, robili najlepiej, jak potrafili, jak umieli, jak mieli jakieś schematy po prostu u siebie. I myślę, że takie, gdybym ja na przykład miał dzieci, nie mam dzieci, nie planuję, to pewnie bym na siłę trochę starał się zmieniać, żeby było inaczej. Ale czy by mi to wyszło, to też tego w sumie nie wiem, bo niektóre rzeczy są w nas tak głęboko, że możemy my też później je robić nieświadomie, tak jak robili to nasi rodzice, przejmując schematy od swoich rodziców. Nie, no jasne, oczywiście. Zresztą wiesz, no to Joanna Fliss mówi tak w ten sposób o tym właśnie piętnie bagażu dorastaniu w rodzinach dysfunkcyjnych, że dla niej właśnie ten termin DDA, i ja się z tym zgadzam, dlatego się powołuję też na nią, on oznacza jakieś takie swojego rodzaju podwojenie, to znaczy życie jakby w dwóch planach czasowych, że żyję sobie tu i teraz, tak, jest 2024, jest marzec, mam takie i takie plany, jestem, nie wiem, wesoła, ale żyję też wtedy. Czyli żyję w tej sytuacji okropnej, trudnej, obciążającej, sytuacji, która mi zagraża i to wtedy cały czas ze sobą ciągnę. I czyli jakbym jednocześnie miała dwie tożsamości, znaczy jestem dorosłą osobą, jestem Aleksandrą teraz, ale jestem też Oleńką z wtedy. Mhm. No tak. Ale nie w sensie takim, że jestem niedojrzała, tak? Tylko w takim sensie, że egzystencjalnym, tak, że czuję zagrożenie. No to rozumiem o co ci chodzi. Którego tak naprawdę już nie ma teraz, tak? Mhm. Że bytuję w jakiejś trwodze, że cały czas odczuwam ten dyskomfort i przekonuje mnie taka propozycja, żebym wybrała jednak jedno pole czasowe tego swojego istnienia. Choć może ktoś powiedzieć, że jest to znowuż wizja utopijna, no bo wiadomo, że człowiek jest ulepiony z różnych czasów, tak? Ze swoich marzeń, czyli z czasu przyszłego, z tego, co tu i teraz ma wokół siebie, ale też z pamięci, czyli z przeszłości. Najlepszym i dobrym czasem, najzdrowszym pewnie czasem do tego, żeby w nim sobie zamieszkiwać, jest tu i teraz. Chyba tak. I myślę, że po prostu nie trzeba się starać być tylko w jednym czasie, bo to jest trochę ciężkie do osiągnięcia, tylko może po prostu skupiać się bardziej na tym, co jest tu i teraz. Nie starać się być całym sobą, tylko po prostu
Tak, ale wiesz, to chodzi chyba tylko o to, wiesz, że żeby się tak rozsiąść w swoim życiu, jak w takim wygodnym fotelu, a nie myśleć cały czas, że pod tym fotelem coś na mnie czyha. No, czyli jakby ja jako Ola lat, tam nie wiem, 6, pewnie bym zaglądała pod ten fotel. Chociaż jest to oczywiście niełatwe i tutaj znowuż rola dobrego terapeuty, ale nie tylko, no bo no nie wiem, przewodnika duchowego albo filozofa, który może nas naprowadzić na coś. No, w każdym razie jakaś tutaj praca nad sobą, dobrze by było ją pewnie odbyć, jeżeli ktoś odczuwa taki problem. Ja na pewno z całą pewnością go w różnych okresach swojego życia odczuwałam bardziej lub mniej intensywnie. No. Ta książka, jeszcze jak właśnie ją teraz czytałem, to tak czasowo mi się złożyła z różnymi tematami, które się dzieją wokół, bo w momencie, kiedy to nagrywamy, mamy też początek kampanii wyborczej, która się skończy w kwietniu wyborami samorządowymi. No i zaczyna się też mówić o, w kontekście na przykład dla mnie, no, Warszawy, bo mieszkam w Warszawie, o tym, że bardzo dużo ludzi pije alkohol i że powinno się bardziej kontrolować to, kiedy ci ludzie mogą ten alkohol kupić, za ile go mogą kupić, bo akurat mieliśmy tutaj tą wojnę dyskontów, że pół litra wódki można było kupić za 10 zł, co jest straszne. Ale jeszcze tak sobie i tak mimo, że i te tematy ze mną tak rezonowały i w kontekście samego Mireczka pojawiło mi się takie pytanie, które mogę odnieść też do innych ludzi, którzy nadużywają alkoholu. Czy myślisz, że tak było? Czy że Mireczek był samotny, bo pił? Czy pił, bo był samotny? Myślę, że i to, i to. Myślę, że i to, i to. Że zaczynał pić. Bo myślę, że ludzie zaczynają przede wszystkim pić, bo jest im źle. Bo alkohol to jest takie, wiesz, instant szczęście w płynie. Takie na chwilę, krótkotrwałe. Wiesz co, wydaje mi się, że to naprawdę ile osób, tyle powodów. Ja chyba nie jestem w stanie a nawet nie, bo u Mireczka to jest jedna osoba, ale na tym planie czasowym. Myślę, że zanim on się uzależnił, no bo już jak się uzależnił tak na pełnej, to wszystkie te mechanizmy uzależnienia zaczęły działać. Przed, wydaje mi się, że miał po prostu całą mnogość powodów, dla których pił, które zresztą też staram się opisywać w tej książce, czyli że na przykład były, nie chcę powiedzieć, użyć słowa, że była moda, tak, ale było w dobrym tonie się napić. Na przykład, to jest jeden z powodów. On często jest uważany za taki błahy, ale tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowisz, to on wcale błahy nie jest. Chcesz być częścią grupy. Chcesz zaznaczyć swoją na przykład przynależność polityczną. O tym pisałam w rozdziale, w którym podejmuję temat solidarnościowego karnawału. To bardzo jest ciekawy zresztą fenomen, w jaki sposób ludzie pili więcej lub mniej w zależności od okoliczności właśnie takich społeczno-politycznych. Myślę, że on zaczynał od tego, żeby przynależeć, czyli z takiej potrzeby, nawet nie wiem, czy on był samotny. On był raczej duszą towarzystwa i chciał nią pozostać. Ale na pewno były w jego życiu takie momenty, w których czuł się odrzucany, tak? Przez rodzinę, przez swojego ojca albo przez swoją dziewczynę, moją matkę. I wtedy też mógł pić. Natomiast to już jest takie pytanie, na które tylko on by mógł odpowiedzieć. Ja mogę sobie, wiesz, tak gdybać, jak to mogło być. I tę mnogość powodów też jakoś staram się pokazać, że to nigdy nie jest. Ten ciąg przyczynowo-skutkowy to nigdy nie jest tak, że jest jedna przyczyna i równa się jeden skutek, tylko raczej jest tak, że jest 50 przyczyn, które prowadzą do tego jednego skutku. I myślę, że tak dokładnie było w przypadku Mireczka, i myślę, że tak też jest w przypadku ludzi dziś, którzy piją. Myślę, że ogólnie w przypadku nie tylko alkoholu, tylko wszelkich używek, które mogą nas uzależnić między jakimś takim, wiesz, używaniem okazjonalnie albo tam tak w odpowiednich ilościach do uzależnienia jest taka dosyć cienka granica, tak? To jest, wiesz, tak samo jak ludzie myślą, że jedno piwko codziennie po pracy to nie jest żaden alkoholizm, tak? Przecież to jest tylko jedno piwo. A wiemy, jak jest faktycznie. Ja na przykład czytałem niedawno i też w momencie, jak wyjdzie ten odcinek będzie już dostępny, o którym chcę powiedzieć, nagrywałem rozmowę z Jackiem Hołubem o jego książce o przemocy domowej.
Jestem wielką fanką jego książek. To była dla mnie bardzo ciężka, trudna książka. Przede wszystkim dlatego, że to jest trochę powiązane z tym, co powiedziałaś, że bardzo ciężko ci jest słuchać, czytać o przemocy, czy ogólnie o krzywdzeniu dziecka, tak? I tam są takie momenty, że ktoś, że jest opisywane, jak ludzie byli krzywdzeni jako dzieci. I to były chyba takie najtrudniejsze dla mnie fragmenty tej książki, ponieważ ja też zawsze, wiesz, na mnie to działa po prostu. Nawet jak oglądam z żoną jakiś film czy serial i jest wątek, załóżmy, nie wiem, pedofilii, to wiesz, we mnie się gotuje po prostu, bo pomimo tego, że sam nie mam dzieci, to po prostu bycie agresywnym w stosunku do tych niewinnych istot, to jest tak jak ze zwierzętami, to po prostu strasznie na mnie działa. Ale w tej książce też właśnie bardzo mocno wybija się to, że przemoc domowa to nie jest, wiesz, to nie jest tylko alkohol. Bardzo przemoc domowa często się pojawia w rodzinach, w domach, gdzie nie ma alkoholu, gdzie ludzie nie piją. I ogólnie tutaj z tym alkoholem właśnie tak jest, że nam się wydają różne rzeczy, a w rzeczywistości jest inaczej. Tak samo właśnie, że wydaje nam się, że to jedno piwo wieczorkiem to nic nie jest, a potem, a jednak to już jest alkoholizm. I ja mam wrażenie, że jest, że w naszym społeczeństwie takich mireczków, też używałeś w jakimś chyba wywiadzie sformułowania mireczków, mietków czy innych tam czesiów i żulików, to my na przykład się śmiejemy z nich, tak? Bo widzimy, nie wiem, że leży facet z obsikanymi portkami, tak? I nie jest w stanie się podnieść. I bardzo jako społeczeństwo, tak wiesz, umniejszamy temu wszystkiemu, że to jest, facet się po prostu nawalił, ale nikt nie myśli o tym, że on się nie nawalił dlatego, bo on lubi leżeć w tym, kolokwialnie powiem, w rynsztoku, tylko no, miał jakiś problem, tak, który go do tego momentu doprowadził. I to jest właśnie... Oni są łatwym celem, to jest absolutnie prawda, ja to obserwuję niestety często i do dziś. I właściwie nie wiem nawet, jak z tym walczyć i jak temu zaradzić. I targają mną no, takie sprzeczne emocje, bo z jednej strony wiesz, staram się zrozumieć i to są zawsze ludzie, wiesz, którzy, no tak jak powiedziałeś, no nikt nie chce leżeć, nikt nie wyobraża sobie przyszłości tak, że o, moim marzeniem będzie to, że teraz będę leżał pod dworcem i się zasikam, a młodzież będzie przechodziła i nie wiem co, rzucała we mnie petami. To jest akurat obrazek, nie wiem, sprzed pół roku. A w dzisiejszych czasach robiła mi zdjęcia i wrzucała do internetu. Tak. Albo jakiś pato streamer będzie wykorzystywał tam, jak śmiesznie mówię do ludzi, tam nie wiem, w przejściu podziemnym i zrobię z siebie pośmiewisko na cały kraj. To nie jest niczyje marzenie, tak? I zawsze właśnie masz, jakby za tym stoi jakiś życiorys, za tym zawsze stoi jakiś ciąg nietrafionych wyborów, ból i cierpienie, to z całą pewnością. Ale z drugiej strony, wiesz, to jest taki rozdział, który opisuje, znaczy to jest taki wątek, który opisuje w rozdziale, kiedy ja jadę na pogrzeb Mireczka, a nie chcę strasznie na niego jechać, natomiast czuję taki przymus jakiś społeczny, że mam. I przed kościołem, z którego wychodzę, bardzo zdenerwowana, że tam jestem, siedzą jego koledzy. I to właśnie byli koledzy tacy jak on, nie? Czyli w brudnych ubraniach, nieumyci, zawiani, i oni tam siedzą, chlipią. I ja po prostu miałam ochotę stanąć przed nimi i powiedzieć, co wy robicie? To nie jest pogarda, tak? To nie była pogarda, tylko to była złość, jakaś wściekłość na nich. Natomiast w tym sensie oni byli nawet dla mnie łatwym celem, tak? I ciężko jakby jest czasami powstrzymać, oni są kompletnie bezbronni. Mhm. I trudno jest tu powstrzymać czasami właśnie, nie wiem, jakieś swoje emocje. Znaczy ja oczywiście im tego nie powiedziałam, przelałam to na kartki tej książki, ale to było bardzo, bardzo we mnie silne, tak, że byłam po prostu na nich zła. I jak to się skończyło? Nijak, no po prostu odeszłam od nich. Mhm. Ja mam tak, jak z kimś ostatnio rozmawiałem właśnie o piciu u nas, na tym naszym domowym polskim podwórku, że picie to jest u nas trochę taki, w cudzysłowie powiem, sport narodowy. No zresztą, wiesz, no pamiętam, że jak ja dorastałem, no to były w domu urodziny. Nieważne czyje, czy to były urodziny moje, mojego brata, czy kogoś z moich rodziców. To przychodziło łącznie, nie wiem, z 15 osób.
wszyscy dorośli pili, dzieci były zazwyczaj w drugim pokoju albo czasami przychodziły i to wtedy jeszcze były te czasy, że nie dość, że się piło, to się jeszcze jarało na potęgę, tak? I cała chałupa była w dymie. No ale też dzisiaj też jest, wiesz, no spotykasz się ze znajomymi, oczywiście teraz jest coraz częściej się dowiadujesz, na przykład, że ktoś z twoich znajomych, nie wiem, już nie pije albo bardzo mocno ograniczył picie, bo nie wiem, źle się czuje, no PESEL robi swoje też, ale było kiedyś tak przecież, że nie wiem, przychodziłaś na imprezę i mówiłaś, że nie pijesz, to od razu było, że albo prowadzisz, albo jesteś chora, albo jak to kobieta, to że jest w ciąży, że coś jest nie tak. Ja nie ufam ludziom, którzy nie piją. Takie też hasło było, prawda? Że to przecież trzeba pić. I się zastanawiam, czy my kiedyś ten sport przestaniemy tak uprawiać. Ale boję się, że ten kod kulturowy, że alkohol i picie jest spoko, zamiast znikać, to wybrzmiewa u nas coraz mocniej. Znaczy, nie wiem, czy u nas. Znaczy tak, na pewno się zgadzam z tym, że wiesz, ja bym też nie demonizowała tego alkoholu tak bardzo. A ty pijesz alkohol? Przepraszam, że tak zapytam. Nie, ja piję. Znaczy, wiesz co, ja jestem absolutnie obojętna wobec alkoholu. Mhm. Nie piję, pijałam więcej kiedyś. Zanim założyłam rodzinę, pijałam, bo jak szłam na imprezę, to piłam. Mhm. A teraz nigdy w życiu nie piłam sama i nigdy nie piłam, nie wiem, no, kieliszka wina do wieczorem, nie wiem, do serialu, to nie. Mhm. A teraz mam tak, że jak wychodzę na imprezę, to zdarza mi się nie pić. Zresztą kiedyś miałam też taki okres, że nie piłam i tutaj w kontrze do tego, co ty mówisz, byłam nastolatką i to było cool bardzo, że nie piłam. Znaczy było zdziwienie po takim pierwszej fali zdziwienia, to raczej to było właśnie taki element mojego, rozumiesz... Imidżu, tak, że mam dready i nie piję. Okej. Teraz jestem zupełnie, mógłby dla mnie alkohol nie istnieć, mm-hmm. ale jak jest dobre wino, to się go napiję z przyjemnością. Jasne. W ten sposób, ale wiesz, jak byłam w ciąży i w jednej i w drugiej, to kompletnie nie robiło mi to zupełnie nic, że nie mogę pić, choć wiem, że dużo moich koleżanek bardzo cierpiało przez to. Ale nie oceniam, nie mam w ogóle jakiegoś specjalnie, nie mam żadnego stosunku do alkoholu, a tak powiem. Ale nie pamiętam, co jeszcze zaczynałam... Że nie chcesz demonizować. Ale nie chciałabym demonizować, bo alkohol, wiesz, pełni też, wiesz, alkohol jest trucizną, owszem, ale też wkurza mnie ten dyktat tego, że teraz wszystko, co robimy, ma być zdrowe, że mamy być zdrowi na ciele i na duchu i wszystko ma być takie idealne i mamy się świetnie prowadzić i ten alkohol to jest taki straszny. Owszem, istnieje społeczne przyzwolenie na picie. W blokach ludzie nie reagują na przemoc, na przykład związaną z alkoholem, albo na to, bo już sam fakt, ja uważam, że sam fakt, że rodzice są pijani przy dziecku, oni nie muszą być agresywni wobec niego, zaburza poczucie bezpieczeństwa dziecka, ergo może być traktowany jako forma przemocy, jeżeli to się zdarza często. Więc w tym sensie na pewno tak jest. Trudno też sobie wyobrazić, wiesz, ja chodzę często na jakieś, nie wiem, spotkania branżowe albo na jakieś gale. Trudno sobie wyobrazić takie wydarzenie, które jest bez alkoholu, tak? Zawsze organizator zapewnia alkohol. Powiem więcej, jak dostałam nagrodę odkrycia Empiku, to do statuetki dostałam Prosecco, nie? Za książkę Mireczek. To oczywiście jest śmieszne trochę, trochę ktoś tego nie przemyślał. Marketing miał dobre wyczucie. Natomiast, wiesz co, nie, to nie był marketing, ja teraz tutaj ich wybronię, to były po prostu takie dziewczyny, które rozdawały takie torby upominkowe, które było to Prosecco. W każdym razie rozśmieszyło mnie to, ale nie uważam, nie oceniam alkoholu jednoznacznie negatywnie. Nie będę teraz szła tutaj z kagankiem oświaty i mówiła wszystkim, że powinni po prostu być umrzeć w trzeźwości. No od teraz do końca swoich dni mamy nigdy nic nie wypić, bo alkohol ma też jakieś swoje funkcje, pełni swoje funkcje, nie wiem, rytualne. Są takie fantastyczne książki z wydawnictwa, zaraz powiem, Altea. Jest tam historia picia i ona pokazuje fantastycznie, jakie alkohol na przestrzeni dziejów i w różnych punktach mapy stanowił, jakimi znaczeniami był oklejony. Tak? I to nie są zawsze negatywne znaczenia. Dość powiedzieć, że w trakcie mszy ludzie piją wino. Tak? Ja też nie chciałem, żeby to tak z mojej strony wybrzmiało, bo... Ja może tak ogólnie mówię, bo po prostu bardzo często...
oczekuje się ode mnie, że będę właśnie tą osobą, która będzie tak nawoływać do niepicia. I owszem, czasami tak się dzieje, że krytykuję to picie, ale z drugiej strony nie jestem pewna, czy my w Polsce pijemy dużo i coraz więcej. To nie ma co do tego wątpliwości, mówią to, są na to twarde dane, tak? Mhm. Wypijamy dużo więcej niż w PRL-u. Wypijamy bardzo dużo mocnych alkoholi. Wiadomo nie od dziś, że zakup tych małpeczek to nie jest wieczorny zakup. Bardzo często ludzie idą do sklepu i kupują te małpeczki przed pracą. Mhm. No i tutaj ciężko byłoby cokolwiek pozytywnego o tym powiedzieć, tak? Natomiast ja nie widzę w tym nic zdrożnego, że ludzie spotykają się przy winie, tak? Jasne, ja też bym był hipokrytą, gdybym tak uważał, bo sam pijam alkohol. Staram się go pić mniej na pewno niż było to jeszcze parę ładnych lat temu, ale no też wiesz, spotykam się z moimi jakimiś tam przyjaciółmi, kumplami, no to co, no to idziemy sobie na piwo, tak? Jak raz na jakiś czas się spotkamy i tam każdy z nas wypije po 2-3 piwa, rozejdziemy się, pożegnamy, wrócimy do domu i tam każdy sobie pójdzie spać, to przecież nic się nie dzieje. Myślę, że to jest tak samo jak z wieloma innymi rzeczami. Dotyczy to tego, jak często i w jakich ilościach i tyle. Wiesz, no tak samo jak było w starożytnym Rzymie, tak? Gdzie pili tego wina w diabły, ale rozcieńczali je sobie wodą, żeby się za szybko nie upić i nie skończyć imprezy. Na pewno też ciekawym wątkiem tu jest takie rozdzielenie tego, co my uważamy za społecznie akceptowalną używkę, a co za nie, tak? Za nieakceptowalną. Dlaczego akceptujemy, że ludzie w barze piją piwo, a nie akceptujemy, jakby, no nie wiem, jedli grzyby albo zażywali jakąkolwiek inną substancję, tak? To jest coś, na czym gdybym była ustawodawcą, bym się zastanowiła, ale wiem po prostu, że tu wchodzą, no bardzo to są skomplikowane mechanizmy, ale to jest też coś, co mnie denerwuje, bo widzę tu ogromną hipokryzję w tym, że na przykład nie wiem, terapia grzybami, terapia jest w Polsce niedozwolona, a na każdej stacji benzynowej jest wódka. Także nie jest tak, że jestem jakąś ogromną, że jestem zwolenniczką tego alkoholu i że nie patrzę krytycznie na to. Uważam, że skandalem jest, że alkohol jest chyba jedną z najbardziej dostępnych produktów spożywczych w Polsce. Na pewno łatwiej niż, nie wiem, płatki owsiane, tak, które ja zajadam na każde śniadanie. Bo alkohol kupisz wszędzie 24 na dobę. Jest chyba też jednym z najczęściej kupowanych, bo ja gdzieś widziałem jakieś statystyki ostatnio, że w grupie zakupów produktów spożywczych to alkohol to tam jest chyba z 1/4 albo więcej, jeśli chodzi o częstotliwość. Tak, tak. Tu coś ostro nie wyszło i na pewno tym bym się zajęła, tak? Natomiast i wiesz, i też no, muszę przyznać, że potwornie mnie denerwuje brak, no właśnie taka hipokryzja, jeśli chodzi o stosunek, no powiedzmy już, że decydentów, o tak, do używek z innych grup, o tak, mhm. które by mogły być może pomóc ludziom, na przykład te rzeczone grzyby. Ja jestem osobą bardzo lękową, być może to jest związane z moim dzieciństwem i chciałabym wziąć grzyby leczniczo, bo wiem po prostu skądinąd, że one by mogły świetnie zadziałać na mnie i na moje lęki, ale paradoksalnie moje lęki uniemożliwiają mi wzięcie ich. Wyobrażam sobie tylko jedną, jedyną ścieżkę tego, że biorę grzyby. To jest taka ścieżka, że idę i biorę je pod nadzorem lekarza i terapeuty, który przeprowadza w tym czasie terapię ze mną. Mhm. Tak, to jest takie moje marzenie, żebym miała dostęp do tego. Ale nie mam do tego dostępu, natomiast mam dostęp do tego, że w promilu 500 metrów mogę kupić wódkę w 3 sklepach dookoła mnie. I to mnie, mówiąc brzydko, wkurwia, bo uważam, że no coś tu ostro poszło nie tak. Ale wiem też, bo nie żyję w bajce, że no, to się tak łatwo nie zmieni. No nie, to jest na pewno... Ja myślę, że tutaj w tym przypadku jest podobnie jak z większością rzeczy, które są jakimś problemem. I ja zawsze mówię, że u podstaw i tak musi być edukacja.
że możemy sobie robić jakieś obostrzenie, jakieś kary, jakieś różne rzeczy, tylko jakbyśmy teraz wprowadzili prohibicję, to byłoby tak samo jak kiedyś, czyli na co drugi róg byłaby jakaś meta, gdzie mogłobyś kupić rozcieńczony wodą spirytus zamiast wódki. Więc na pewno trzeba zacząć od edukacji, więc myślę, że to się zacznie kończyć najwcześniej w tym pokoleniu, które teraz jest małymi dziećmi i oni będą dorastać, a myślę, że to będzie nawet jeszcze później. Oby się po prostu kiedyś skończyło. Odnośnie z tą dostępnością też do innych rzeczy, to podobnie na przykład jest, nie wiem, z leczniczą marihuaną, która niby jest w Polsce, tylko kosztuje tyle, że ja za tą cenę to mógłbym kupić sobie zapas wódki, wiesz, na dobry miesiąc i to pijąc ją codziennie praktycznie, więc faktycznie tutaj coś poszło bardzo, bardzo mocno nie tak, ale też nie chcę, żebyśmy się teraz skupiali już na tak totalnie na tym piciu. Przejdźmy sobie do czegoś przyjemniejszego. Bo w jednej rozmowie, którą czytałem z tobą, padło takie określenie rodzina 2.0, czyli rodzina z wyboru. I bardzo, bardzo mi się to spodobało, bo ja też uważam, że człowiek przynajmniej ma prawo do tego, żeby w pewnym momencie swojego życia wybrać sobie rodzinę, z którą chce żyć i z którą chce spędzać czas i której chce się poświęcać. I niekoniecznie tu chodzi o tą, wiesz, rodzinę, którą sobie tworzysz, na zasadzie wychodzisz za mąż bądź się żenisz i masz dzieci, załóżmy. Ale chodzi też o tą twoją rodzinę właśnie przyjaciół, ludzi, z którymi po prostu dobrze się czujesz, bo też jest u nas społecznie tak, że rodzina jest najważniejsza. Rodzina to rodzina, krew robi wszystko i w ogóle nie mamy prawa myśleć inaczej, że musisz spędzać czas ze swoją najbliższą rodziną, w sensie tą w krwi, pomimo na przykład, że cię, załóżmy, bardzo mocno denerwują. No nie, to absolutnie jest bzdura, absolutnie się z tym nie zgadzam, uważam, że to jest jakaś ogromna lekcja, którą musimy odrobić, nie mam pomysłu jeszcze, jak to zrobić, ale uważam, że to jest też ogromne wyzwanie polityczne i już ci wyjaśniam, o co chodzi. Myślę, że wiele z nas nie ma świetnych relacji ze swoimi rodzicami. Są osoby, są szczęśliwcy, którzy mają, ale dużo osób nie ma. I ci rodzice się kiedyś zestarzeją i co wtedy? Ja na przykład, to jest rzecz, o której ja myślę bardzo często. Wiem, że nie jestem jedyną osobą, która o tym myśli. Powiem więcej, w dużym formacie, to jest gazeta, w której pracuję. Mieliśmy rok chyba temu reportaż o zrywaniu więzi. I wypowiedział się, i to były różne więzi, wiesz, tam były przyjaciółki, które zerwały ze sobą więź, ktoś tam, jakiś rozwód, ale była też opowieść mężczyzny, wydaje mi się, że po 50, przed 60, który mówi, że on dopiero co podjął decyzję, że on chce zerwać kontakt ze swoimi rodzicami. I on mówi tak, że ja wiem, jak to wygląda, że porzuca swoich rodziców na starość, że on chce uzyskać rozgrzeszenie trochę od czytelników, usłyszeć, że nie jest najgorszym, złym człowiekiem, ale on naprawdę nie może, bo ci rodzice są toksyczni, ranią go i on nie jest w stanie tego udźwignąć, tak? I powiem ci, że pojawiło się pod tym tekstem dużo komentarzy, mimo że ten reportaż miał wielu bohaterów i bohaterek, to większość mówiła do niego, osób czytających, i wierz mi, że w komentarzach nie jest typowe brak krytyki, tak powiem eufemistycznie, a pod tym reportażem były takie głosy, rozumiemy cię, jesteś dobrym człowiekiem, jesteśmy z tobą, cieszymy się, że to powiedziałeś, i powiem ci, że bardzo mnie to podniosło na duchu, bo pomyślałam sobie, że on powiedział coś takiego, co rezonuje z ogromną grupą ludzi, bo dużo ludzi o tym myśli. I wydaje mi się, że dopóki nie zaczniemy się zastanawiać nad tym, wiesz, mamy kryzys demograficzny i będzie bardzo duży problem, zaraz będziemy mieli bardzo duży problem. Kto ma się zająć tymi starszymi ludźmi, z którymi być może przez całe życie nic nas nie łączyło. I uważam, że to jest po prostu jedno z głównych zadań takich właśnie społeczno-politycznych, żebyśmy my się zastanowili i wymyślili świat, w którym to nie my będziemy musieli nieść na plecach ten ciężar. Bo myślę, że to jest niekomfortowe dla obu stron. Mhm. W takiej sytuacji. Więc po pierwsze uważam, że nie ma obowiązku nawet na starość zajmowania się tym rodzicem, ale uważam, że to jest ogromne tabu. No tak, dziecko jest po to, żeby przyniosło szklankę wody na starość. Tak, tak. To jest to pomyśl sobie, jakie to jest w ogóle okropne, nie? Jak my uprzedmiotawiamy siebie
już nawet na poziomie takim, ten, nie wiem, nieistniejący jeszcze fizycznie embrionik w brzuchu, społecznie jest właśnie takie oczekiwanie, że on istnieje po to, żeby mnie obsługiwać, jak ja będę starsza. No nie, ja nie chcę tak myśleć o innych ludziach, więc to jest jeden poziom, a drugi jest taki, że być może tak się w życiu potoczy, jak w przypadku tego mężczyzny, którego opisałam przed chwilą, że to po prostu nie będzie możliwe. I co wtedy? Uważam, że te rodziny, jak ty określiłeś, że ja je określiłam? 2-0. 2-0, rodziny 2-0. No tak, to jest, wiesz, ja na przykład uwielbiam oglądać RuPaula i zdałam sobie sprawę, że chyba dlatego, bo oni po prostu tworzą naprawdę rodziny 2-0. Znaczy on tworzy jakąś jedną wielką drag rodzinę, jest ich matką, oni tam w tej instytucji drag queen jest tak, że każda drag queen ma też swoją osobę, która ją wprowadza w arkana tej sztuki i ona się nazywa matka. Mhm. Tak, my drag mother się mówi. I moja rodzina dragowa, czyli to są te drag queen, które powiedzmy już w podobnym stylu na przykład występują, podobną miały nauczycielkę. I muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podoba, bo mam wrażenie, że to są bardzo często osoby, które były odrzucane przez swoje rodziny, zresztą oni tak też opowiadają o sobie, i nagle znalazły jakby akceptację i szczęście w jakimś zupełnie innym środowisku, bo dla mnie rodzina to jest właśnie miejsce, nie fizycznie nawet istniejące, tak? I nie, to nie jest jakiś właśnie dom, chciałam powiedzieć, że to nie jest jakiś, wiesz, cztery ściany i dach, tylko to jest miejsce, w którym ja po prostu się czuję akceptowana i się czuję bezpiecznie. To jest dla mnie definicja domu. Mhm. I zdecydowanie ja nie miałam go w swoim domu z dzieciństwa, tak? W tym miejscu, w którym dorastałam, bo właściwie nie powinnam o tym mówić dom. I tak samo oni jakby znaleźli to zupełnie w zupełnie innych miejscach i uważam, że powinniśmy mieć zdecydowanie społeczne przyzwolenie do tego, żebyśmy tak mogli żyć. I powiem ci jeszcze, że jakiś czas temu, kiedy to było 5 lat temu, jest w Warszawie taki festiwal, się nazywa Warszawa w budowie. I ja byłam zaproszona to jest organizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i zostałam razem z Adą Petriczko zaproszona do współpracy wraz z takim stowarzyszeniem, to się nazywa Starszyzna, do zrobienia, tam było bardzo wielu rozmów, nie pamiętam, to było 30 czy 40 rozmów z cohousingami senioralnymi z całego świata. I to był taki projekt, w którym tego nie ma w Polsce, to się dzieje za granicą, ale to są grupy starszych ludzi, którzy składają się albo ewentualnie jak w państwach nordyckich państwo im zapewnia miejsca, w których mogą stworzyć sobie przestrzeń do starzenia się i do życia na starość wśród ludzi, którzy im jakoś odpowiadają. Mhm. I uzgadniają zasady życia w tych miejscach, na bardzo różnych zasadach działają te cohousingi. Niektóre są, no nie wiem, są na przykład cohousingi tylko dla gejów, są cohousingi tylko dla kobiet, są cohousingi w blokach, są cohousingi na wsiach. W każdym kraju to trochę inaczej wygląda, ale łączy ich to, tych wszystkich ludzi, z którymi rozmawialiśmy, że oni po prostu nie chcą być, i to są ich słowa, ciężarem dla własnej rodziny. Czyli to nawet nie jest tak, że oni mają jakieś złe relacje z rodzinami, ale oni nie chcą układać sobie relacji z rodziną tak, że jej córka, nie wiem, będzie... Jej życie mojej córki będzie polegać na tym, że ona codziennie po pracy będzie przewozić mi zakupy, bo ja już tam, nie wiem, nie dojadę samochodem. No tak, albo często jest też tak, że ludzie, będąc już starszymi osobami, które powiedzmy w jakimś stopniu nie radzą sobie, żeby żyć samemu, to są, że się tak brzydko wyrażę, przygarniani przez te swoje dzieci do ich domów. No i nierzadko kończy się tak, że są po prostu ciężarem, bo... Nawet nie tylko to, bo oni też wcale często nie chcą tam być, bo tak. Na przykład to jedna z osób mi opowiadała, siedzę przy stole i wszyscy rozmawiają, nie wiem, o nowym przedszkolu moich wnuków, a mnie to nie interesuje. Ja bym chciała pogadać o ostatniej partii brydża, tam nie wiem, z Wiesią, bo to jest mój świat. Ja kocham bardzo moje wnuki, ale ja nie chcę codziennie przy stole o tym rozmawiać. Albo wolałabym jeść, nie wiem, nie podoba mi się wystrój wnętrza u mojej tam córki. Ja chcę po swojemu mieć, tak? Mamy zupełnie inne światy i zachowajmy jakby jakąś tam autonomię.
I ja bardzo rozumiem tych ludzi. To trochę tak jak masz dzieci i w końcu udaje się spotkać z koleżankami, po nie wiem, po pół roku idziesz, chcesz pogadać, nie wiem, o tym, o tamtym, o siamtym, a wszystkie nawijają o dzieciach. I myślisz sobie, rany boskie. No właśnie, więc ci ludzie mi opowiadali to i powiem ci, że po prostu ten artykuł też miał jakiś ogromny, ogromny odzew i okazało się, że znowu on uderzył w jakieś takie czułe miejsce nasze i właśnie dotyczyło to tego, że chcemy żyć, tam padło takie świetne słowo, że chcę mieć odwagę, aby żyć i umrzeć inaczej niż moi rodzice. Mhm. Czyli bez takiej dyktatury tego, że mam to zrobić właśnie, nie wiem, przy swoich dzieciach. U nas się w ogóle demonizuje strasznie to starzenie poza domem, tak to powiem, że co, do przytułku mnie oddacie, albo do jakichś domu starców, tak? Takie określenia padają, a ja uważam, że takie miejsce, jeżeli jest oczywiście jakąś zadbaną, fajną instytucją, gdzie ci ludzie mają, spędzają czas z ludźmi raz, że w swoim wieku, czyli najprawdopodobniej z ludźmi, którzy mają jakieś podobne zainteresowania, mogą się tymi zainteresowaniami też zajmować, mogą je pielęgnować, bo tak jak mówisz, ktoś będzie chciał grać w brydża, ktoś będzie chciał, nie wiem, cokolwiek robić, chodzić na siłownię, na basen, jakieś takie rzeczy, to mogą to robić, a nie są skazani na to, że siedzą z tą rodziną, która na nich narzeka, bo muszą się zajmować starcem w domu. Tylko wiesz co, ten co-housing działa bardziej jak na takiej zasadzie rodziny, bo jednak oni, są takie co-housingi, w której ludzie wybierają się od samego początku. Mhm. Wybieram grupę, z którą chcę stworzyć, nie wiem, osiedle domków, mam przestrzeń wspólną, mamy na przykład, każdy ma swoją kuchnię, ale mamy też jedną kuchnię, w której każdy gotuje, nie wiem, raz na dwa tygodnie, mamy wspólne sprawy, mamy zebrania i bardziej działamy na zasadzie nie tego, że my się sobą opiekujemy, tylko tworzymy sobie swój własny świat, więc to trochę się różni od tych domów spokojnej starości. To trochę taka komuna. Ale jednak oni mają swoją własność, więc nie do końca, nie komuna, ale na pewno życie, w które jest bardzo nastawione właśnie na to, że na jakąś taką społeczną interakcję. No i to jest dla mnie bardzo przekonujące i właśnie w tej kontekście tej rodziny chciałam o tym opowiedzieć, bo mało się o tym mówi. Zazwyczaj te takie właśnie rodziny z wyboru przywołuje się, tak jak ja już też zrobiłam w trakcie naszej rozmowy, w kontekście rodzin tęczowych na przykład, tak, że ja sobie wybieram swoją rodzinę w kontekście takim przyjacielskim, a chciałam pokazać, że to właściwie w każdym wieku może zadziałać i też nie oznacza, że jakby przekreślamy nasze biologiczne rodziny. Bardzo często może to wręcz wzmocnić, wydaje mi się, nasze więzi. Możemy mieć więcej niż jedną rodzinę. Plus myślę, że mówię to trochę z własnego doświadczenia, że w momencie, kiedy masz jakieś nie do końca dobre relacje ze swoją tą tradycyjną rodziną, to kiedy się od niej trochę odetniesz i dacie sobie tą przestrzeń, żeby w końcu trochę się oddalić na chwilę od siebie, to potem można się do siebie zbliżyć. I to też myślę, że ludzie powinni brać pod uwagę czasami, że właśnie trzeba, to tak jak w związkach często jest, tak, że ludzie czasami muszą pójść swoją drogą trochę, w sensie odpocząć od siebie, a nie tylko siedzieć ze sobą non-stop. Moja żona pewnie zaraz zacznie się uśmiechać, bo my akurat jesteśmy takim małżeństwem, które spędza ze sobą cały czas. Jestem z tym bardzo dobrze akurat. Ale wiem, że nie we wszystkich związkach tak to działa. No ja tylko chcę zaznaczyć, wejdę ci w słowo, bo boję się, że mi to umknie, bo nie chciałabym być też tak zrozumiana, że zachęcam ludzi do tego, że jeżeli pojawia się jakiś problem, nie wiem, w relacji z mamą, tatą, dziadkiem, bratem, to mamy uciekać, tak? Mhm. Nie, relacje międzyludzkie polegają na ciągłej pracy. Na pewno warto mediować i warto po prostu pielęgnować i dbać o relacje, ale zmierzam do tego, że jeżeli rozpoznamy w jakiejś, w swoim otoczeniu, właśnie w jakiejś bliskiej relacji, przemoc na przykład, tak? Jeżeli jest coś, czego nie możemy żadną miarą przeskoczyć ani zaakceptować, to, że jakby sprawcą albo sprawczynią tej przemocy jest ktoś z naszej bliskiej rodziny, na przykład matka albo brat, to nie oznacza, że jesteśmy uwiązani z automatu do tej osoby i skazani na tę przemoc. To tylko to chcę powiedzieć w kontekście tego, że nie, jakby nie musimy docelowo jakby dogorywać w tych rodzinach i poświęcać im całego swojego życia.
To jest jedyny kontekst, moim zdaniem, który uzasadnia właśnie takie odwrócenie się plecami do ludzi. To nie oznacza, że jeżeli się pokłócimy, nie wiem, o to, co na obiad, to zachęcam ludzi, żeby po prostu, wiesz, trzasnęli drzwiami i już nigdy nie wracali, bo to zupełnie nie o to chodzi. No tak, zgadzam się. I plus jeszcze dodam tylko, że ja uważam, że z rodziną podobnie jak z każdą inną relacją międzyludzką, jeżeli w jakiejś relacji czujemy się niekomfortowo, źle, czy tak jak ty mówisz, taki już trochę poważniejszy przykład, że czujemy, że jesteśmy ofiarami jakiejś przemocy, to nie zmuszajmy się na siłę do trwania w tym. W sensie można czasami podjąć jakieś mediacje, jakieś rozmowy, próby naprawienia tej relacji, ale to też nie jest, to, że to jest nasza rodzina, to nie jest, wiesz, to nie jest cyrograf krwią podpisany, że musimy ze sobą żyć do końca życia, dopóki jedno nie umrze albo drugie. Można od tego odchodzić i bardzo bym chciał, żeby społeczeństwo trochę właśnie zaczynało na to tak patrzeć. Plus bardzo podoba mi się ta idea tych właśnie wspólnot, o których ty mówiłaś, jeśli chodzi o przede wszystkim tutaj akurat w kontekście tych osób starszych. Bardzo fajnie mi to brzmi i uważam, że gdyby coś takie kiedyś się u nas pojawiło, to dużo ludzi byłoby szczęśliwszych, zarówno dzieci, które mają starszych rodziców, jak i tych starszych ludzi. No nie, to jest nasze marzenie z mężem, że my po prostu my marzymy o tym, żeby być częścią takiej wspólnoty. No i po prostu mam nadzieję, że ta idea jakoś okaże nośna i ludzie no będą starali się ją wdrażać na różnych poziomach. No, będę trzymać za to kciuki. Super. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz, bo oczywiście przeczytałem Mireczka, ale jeszcze się tak trafiło, że trafiłem na ten twój reportaż w sumie o Syrence Warszawskiej, czyli o Krystynie Krachelskiej. Muszę ci powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem, jak go skończyłem. W ogóle to, że na niego trafiłem, bardzo, bardzo mi się spodobało, ponieważ pomimo tego, że od urodzenia mieszkam w Warszawie, więc jakby symbol warszawskiej syrenki zawsze gdzieś ze mną był, nie tylko na bokach taksówek, ale jeszcze w wielu, wielu innych miejscach, to nigdy się nie zastanawiałem, skąd ta syrenka, właściwie ta wizualizacja tego symbolu, skąd się u nas wzięła. A skąd się wzięło to u ciebie? Skąd przyszedł ten temat w ogóle, żeby o tym powiedzieć? No wiesz co, tutaj nie ma, chociaż może, tu jest taka historia, że Muzeum Warszawy zgłosiło się do takiej firmy, która nagrywa audiobooki, że chciałoby zrobić takie trzy, nie wiem, audioreportaże, tak to zostało nazwane, jakieś udźwiękowienia do rzeczy warszawskich, szeroko rozumianych. I zaproponowano mi jakieś eksponaty i dwa zrealizowałam, a jeden sobie wymyśliłam. I tym jednym była właśnie syrenka. No, powodów było wiele. Absolutnie zafascynowała mnie historia tej syrenki. No właśnie dlatego, że ona tak stoi, taka trochę anonimowa, nikt do końca, trochę ludzie wiedzą, kim ona była, a trochę nie wiedzą. I zafascynowało mnie to, jak bardzo właśnie ona się stała taka pomnikowa, mimo że po prostu była taką, no, w cudzysłów to proszę wziąć, zwykłą dziewczyną, która miała zwykłe problemy, rodem po prostu wyjęte z XXI wieku, czyli na przykład wjechał tam temat ciało pozytywności po prostu w przededniu wojny. Mówiąc wprost, naśmiewano się z niej, że jest gruba. Mhm. I kiedy uświadomiłam to sobie, że jakby tak współczesny problem dotykał ludzi tak nam niewspółczesnych, no to stwierdziłam, że to jest coś, czemu chciałabym się przyjrzeć. Czyli chciałam opisać syrenkę nie właśnie z tej perspektywy właśnie tej heroicznej historii walki o polską niepodległość, tylko jakby spojrzeć na nią trochę z innej strony. No i było to dla mnie no szalenie fascynujące, muszę powiedzieć. Tutaj tylko wyjaśnię słuchaczom, żeby nie było żadnych takich dziwnych niedomówień, że nie mówimy stricte o samej syrence, tylko o kobiecie, która pozowała kiedy był tworzony ten pomnik, który stoi w Warszawie nad Wisłą.
Tą kobietą była Krystyna Krachelska. Gorąco zachęcam do sięgnięcia sobie po ten audioreportaż. Ja zamieszczę link do opisu odcinka, więc jakby ktoś chciał, to posłuchajcie, bo on nie jest długi, ale naprawdę jest tam masa bardzo fajnych informacji, które po prostu stawiałem tą postać z warszawskiej syrenki w trochę innym świetle i możemy na nią inaczej spojrzeć. Dla mnie jako warszawiaka było to niezwykle ciekawe, ale myślę, że mogłoby to zainteresować nawet osoby, które w życiu w Warszawie nie były, no ale zawsze gdzieś tam się w jakichś mediach czy w innych miejscach symbol warszawskiej syreny pojawia, więc bardzo, bardzo fajny był ten reportaż, więc dziękuję ci za niego, bo wniósł trochę nowych, ciekawych informacji do mojego życia i mam nadzieję, że jak najwięcej osób po niego sięgnie, chociaż nie jest to żadna nowość, tak? To tam było chyba jakiś czas temu już, ale gorąco, gorąco zachęcam. Ale mi wyciągnąłeś, ja zupełnie zapomniałem, ja słuchaj, w ogóle mam bardzo kiepską pamięć i zawsze z jakąś taką tremą podchodzę do tych rozmów, bo boję się, że po prostu nie będę pamiętała na przykład, co sama napisałam. Naprawdę, bo byłabym najgorszą historyczką sztuki świata, gdybym faktycznie weszła w ten zawód. I przyznam, że w ogóle bardzo dawno nie wracałam do tego reportażu, więc wniosłeś tutaj, tak się uśmiecham teraz pod nosem, przez to, że to mi przypomniałeś, bo to faktycznie było przyjemna praca nad nim. No to mam nadzieję, że ten odcinek trochę pomoże jakby odświeżyć ten reportaż. A pracujesz teraz nad czymś? Nie wiem, czy książką, czy jakimś większym reportażem? Nie, wiesz co, ja, tak jak ty powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że sięgasz głównie po reportaże, tak ja ostatnio sięgam głównie po niereportaże. I też piszę książkę, która powiedzmy, że mogłaby być reportażem, ale ostatecznie zadecydowałam, że nie jest i nie będzie i piszę powieść. Skończyłam ją, ona powinna wyjść jakoś na jesieni, wrzesień albo październik, jeszcze nie ustaliliśmy, mam termin jesień. Okej, okay. A kto będzie wydawcą, jeśli można? Agora. Agora okay. Jest wydawcą. No i cóż, jestem bardzo podekscytowana, ale też mam trochę tremę. Nie wiem, jak to będzie, jestem na razie na etapie drugiej redakcji, czyli sobie wstawiam tam przecineczki i sprawdzam jeszcze, czy wszystko się zgadza, jakby czy historia się trzyma, czy ma ręce i nogi. Tak. Jeśli będzie jakaś możliwość, żeby przedpremierowo jeszcze przeczytać, to ja się zgłaszam, a jeżeli będziesz chciała sobie o niej porozmawiać, to oczywiście też już cię będzie mi bardzo miło. Z góry zapraszam, bo ostatnio tak się składa, że sporo moich gości to są właśnie autorzy jakichś książek. I dla mnie też jest taki trochę nowy świat, bo ja przez większość swojego życia czytałem dosyć mało książek, ale w zeszłym roku jakoś tak głowa mi się otworzyła, że po prostu zacząłem, wiesz, brać, co mi wpadnie, to czytam. Nawet ostatnio zacząłem, że jak, nie wiem, nie mam ochoty patrzeć na kartki, to po prostu sobie audiobooka właśnie jakiegoś słucham, więc i z autorami jakoś o wiele, bardzo dobrze mi się rozmawia. To jest dla mnie też taka odskocznia od tego, że większość swojego życia zajmowałem się jednak rozmawianiem na temat filmów, a teraz mogę trochę porozmawiać o innych tematach i to jest dla mnie fajne, bo rozmawiam z osobą, która jakby przeszła przez cały proces twórczy od A do Z, a w przypadku filmu zazwyczaj jest inaczej. No wiesz, w książkach ja uważam, że przyszłością książek jest też jakby jakieś takie uczynienie z tego, wiesz, po pierwsze przyszłością, to nawet nie jest przyszłość, no pisanie książki też nie jest takie, wiesz, są redaktorzy, jak piszesz reportaż, no to jesteś zdany też na swoich rozmówców, rozmówczynie. Ja mam na swoim koncie reportaż pisany jakby w duecie. Mam go na liście. I muszę powiedzieć, że no to jest niezwykła przygoda i tak bardzo temperuje ego autorskie, taka praca w duecie i na pewno dużo się można nauczyć w tym procesie, więc choć oczywiście jakaś część mnie no po prostu lubi tam, wiesz, no lubi samodzielność twórczą, tak to powiem. To na pewno, ale w przypadku reportaży, w szczególności reportaży prasowych, to uważam, to ja bym stawiała właśnie na jakiś taki proces kolektywny i mam wrażenie, że na Zachodzie to powoli się dzieje i liczę na to, że w Polsce to też się przyjmie.
No nie mówię, że będzie tak jak w filmie, tak? No bo to jednak jest strasznie dużo osób zaangażowanych w proces tworzenia filmu, ale wydaje mi się, że można by było to urozmaicić i na pewno by było to z korzyścią dla czytelnika i dla samego tekstu prasowego. To jeszcze tak na koniec zapytam, co ostatnio ciekawego czytałaś? No właśnie ten Przemysł Szczęścia. Teraz wracam do książek, które kiedyś czytałam, a chciałabym sobie wyrobić zdanie, bo jak już wspomniałam, mam bardzo złą pamięć, więc pamiętam wrażenia, nie pamiętam fabuł. Więc czytam, słuchajcie, Welbecka, Mapę i Terytorium i dochodzę do takiego wniosku, że no książka, no potwornie jednak ten człowiek ma taki styl mizogina, ale też są one bardzo dobrze skonstruowane, te jego fabuły. Mhm. Do takich wniosków. Więc ja zawsze czytam, nie wiem, trzy książki jednocześnie. Mam ja taką mam książkę, tak samo. Mam książkę do snu i to jest ten Welbeck. Mam książki, czytam książki do jako research do swoich książek, a ponieważ piszę, książka, którą teraz skończyłam, to jest książka o HIV-ie kobiet, więc różne takie książki w tym temacie czytam w ciągu dnia. Ale mam też takie książki, które czytam jakby, nie wiem, w przerwie między pracą, tak? Mm-hmm. I to są książki zazwyczaj, no teraz na przykład czytam Nędzę Andrzeja Tichego. Nie wiem właściwie, jak wymówić to nazwisko, bo prawnie wydawnictwo Pauza wydała bardzo, bardzo dobra rzecz. Więc zazwyczaj idę kilkutorowo. Ja z takich rzeczy, które planuję dopiero sobie przeczytać, ale że tak powiem, trochę wracać, trochę nie wracać, bo wydawnictwo Marginesy teraz wydało Hemingwaya, nowe tam przekłady, nowe wydania. Ja to, wiesz, Hemingwaya to czytałem z jedną czy dwie książki, jak byłem tam w liceum czy jeszcze wcześniej, a potem to nic. I bardzo chętnie bym sięgnął sobie po jego twórczość, plus te wydania są bardzo ładne i tak chciałbym je sobie później po prostu na półce ustawić. No to mogę powiedzieć, że na przykład Hemingway to jest kolejny przykład pisarza mizogina, który jednakowoż, no, jeśli chodzi o konstrukcję, jeśli chodzi o styl, no jest mistrzem. Dla niektórych był naprawdę tak dosłownie mistrzem. Jest taka autorka non-fiction, ona się nazywa Joan Didion i to jest po prostu bohaterka guru bardzo wielu osób, kobiet piszących non-fiction. I też autofikcję, bo ona napisała Wrok magicznego myślenia, opisała proces swojej żałoby. I to jest książka, którą bardzo często i chętnie się sięga na kursach właśnie takich pisania memuarystycznego, pisania literatury funeralnej, na przykład takiego pisania, które pomaga ludziom poradzić sobie z utratą kogoś lub czegoś. I Joan Didion uczyła się na Hemingwayu, tak dosłownie. To znaczy on stosował bardzo krótką, to znika w polskim tłumaczeniu, wydaje mi się, ale po angielsku on po prostu pisał bardzo krótkimi słowami, jedno-dwusylabowymi. I ona starała się, ćwiczyła na nim tak jak malarze ćwiczą na dawnych mistrzach. To znaczy siadała sobie przed tekstem Hemingwaya i starała się pisać właśnie jedno-, dwu-, trzysylabowe słowa, przerobić istniejący już tekst swój. Więc tak jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że człowiek, którego życiorys jest... no raczej można go poddać krytyce i można Hemingwaya nie lubić. Tak, jeśli chodzi o styl jego pisania, no okazuje się, że był mistrzem dla wielu, którzy są mistrzami dla mnie. Ale to podobnie jest na przykład z niektórymi reżyserami, którzy po prostu stworzyli wielkie arcydzieła, są po prostu w kanonie i tak dalej, a prywatnie to byli, no tutaj nie będę używać jakichś żadnych brzydkich słów i określeń, no ale no nie byli zbyt przyjemnymi gośćmi, więc to chyba tak generalnie, nie chcę mówić, że to jest reguła, bo nie jest, ale są to rzeczy spotykane ogólnie w sztuce, tak, że ludzie wielcy mają coś w sobie, jakiś pierwiastek, który może ich po prostu wykluczać z tego zbioru miłych ludzi. Na pewno tak jest, ale chyba najbardziej chciałam powiedzieć, że warto sięgać po lektury, które już tam kiedyś przerabialiśmy, czytaliśmy, bo po pierwsze wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, która pamięta literaturę wrażeniowo bardziej niż, nie wiem, na przykład niż zapamiętuje fakty z książek albo fabułę, tak punkt po punkcie. A po drugie, no właśnie można je czytać na zupełnie inne sposoby i tak na przykład Hemingwaya można czytać choćby... podziwiając jego kunszt literacki bardziej niż jakieś zwroty fabularne.
Ale nie tylko, tak? No jest na pewno wielu autorów właśnie, do których wracam. Ostatnio przeczytałam doktora Żiwago, no i to było po prostu z paputów wypadło. Mm-hmm. No myślę, że w ogóle ciekawym podejściem jest to, żeby właśnie wracać do lektur, jak już się jest dojrzałym człowiekiem. Pewnie dużo osób sięgnęło po chłopów na jesieni, ale czy po jakiegoś Dostojewskiego, tak, nie wiem, po Mistrza i Małgorzatę, to są wspaniałe książki, tylko po prostu czytamy je w takim wieku, że tam w sumie niewiele nas z tego obchodzi tak naprawdę. No wiesz, z tą literaturą rosyjską jest teraz problem, który ja doskonale rozumiem. I ja nie wiem, nie miałabym ochoty sięgać po Dostojewskiego chyba teraz na przykład. Bo też, właśnie, no to też jest świetny, jakby widać, że na każdą książkę jest czas. I społecznie, i też życiowo. I wydaje mi się, że to nie jest czas na Dostojewskiego, ale na Hemingwaya jak najbardziej, myślę. No, ja mam teraz w swoim życiu ten czas czytania książek właśnie, a to o alkoholizmie, a to o przemocy, a to o tego typu rzeczach. Ja się teraz uśmiecham, ale to nie jest aż takie śmieszne, tylko po prostu gdzieś we mnie jest jakieś takie pole, żeby takie historie przyjmować. Bardzo ci, Olu, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nie była to, że to nie była nasza ostatnia rozmowa, że jakoś nam się jeszcze uda. Mam nadzieję, że przynajmniej na jesieni, kiedy wyjdzie twoja nowa książka, na którą już wszystkich zapraszam. Dziękuję. Pozdrawiam. Pa, pa.